istotna dla systemu bezpieczeństwa państwa, ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Fundamentalnie ważna formacja – Służba Więzienna. Ponad 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników służących społeczeństwu, wykonujących niezwykle trudną, odpowiedzialną, często niebezpieczną pracę, realizujących wyroki i postanowienia sądów, kary pozbawienia wolności i tymczasowe aresztowanie, zapewniających porządek w aresztach śledczych i zakładach karnych, przygotowujących skazanych do powrotu do społeczeństwa. Służba nowoczesna, profesjonalna, nieustannie doskonaląca metodykę pracy penitencjarnej oraz umiejętności funkcjonariuszy, by sprostać wyzwaniom XXI wieku. Są zakłady karne dla recydywistów, dla odbywających karę po raz pierwszy, dla młodocianych matek z dziećmi. Za murami, kratami, zwojami kolczastego drutu przebywa ponad 70 tysięcy osób. Są wśród nich osoby bardzo zdemoralizowane, brutalne, nie poddające się żadnym regułom. Osoby z zaburzeniami osobowości, uzależnione, ale też takie, które są po prostu niezaradne życiowo i zagubione. Są skazani na dożywocie, na długoletnie kary pozbawienia wolności, a też tacy, którzy przebywać będą tu kilka tygodni czy miesięcy. Spotykamy się dzisiaj na uroczystości Święta Służby Więziennej w roku stulecia jej powstania, połączonej z wręczaniem odznak za zasługi w pracy penitencjarnej i aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom więziennictwa Okręgu Lubelskiego, połączonej ze 120-leciem istnienia Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Wyznaczone na dzień 8 lutego Święto Służby Więziennej nawiązuje do ogłoszenia w dniu 8 lutego 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Dokument ten regulował funkcjonowanie więzień w niepodległej Polsce i stał się podstawą do dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Na prawo, patrz, podrzeć sztandarowy. Sztandar, prowadź. Rozpoczniemy te uroczystości od symbolicznej minuty ciszy, aby oddać mu hołd. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za Państwa obecność na uroczystościach z okazji stulecia powstania Służby Więziennej i 120-lecia istnienia Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości. Witam funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, w tym sposób szczególny, osoby odznaczone i awansowane. 120 lat Zakładu Karnego Białej Podlaskiej, 100 lat Służby Więziennej, więziennictwa w Polsce. Nobilitacja Bielskiego Zakładu do tego, żeby to święto obchodzić właśnie tutaj w Białej Podlaskiej. 120 lat historii nie tylko samego miejsca, ale ludzi, którzy przez ten zakład się przewinęli. Rzeczywiście jest to dla zakładu pewnego rodzaju nobilitacja, zwłaszcza, że jest ona połączona z obchodami święta Okręgowego Służby Więziennej, gdzie nadawane są wyższe stopnie służbowe, odznaczenia dla funkcjonariuszy Okręgu Lubelskiego. Tym bardziej jest mi miło gościć tutaj dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie, pana podpułkownika Krzysztofa Stefanowskiego. Jak Bielski Zakład wygląda, możemy między innymi zobaczyć na tle tej makiety. Świetna robota, panie dyrektorze. Pewnie ktoś z osadzonych.
Tak, jest to praca jednego z osadzonych. Mam nadzieję, że oddaje to w całości, tak jak zakład rzeczywiście wygląda na zewnątrz. Opiszmy ten zakład właśnie. Ilu pracuje w nim funkcjonariuszy, ilu przebywa skazanych? Czy nadal funkcjonuje zakład w Zabłociu? W tej chwili w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej pracuje 122 funkcjonariuszy, przebywa 270 osadzonych. Na dzień dzisiejszy oddział zewnętrzny w Zabłociu jest wyłączony z użytkowania do 8 marca. Od 8 marca zaczynamy zaludnianie ponowne tego oddziału. Tak, trwał remont, musieliśmy przeprowadzić remont sanitariatów oraz przeprowadzić, zeskanować kanalizację wodno-ściekową. I to był powód zawieszenia oddziału w funkcjonowaniu. W Białej Podlaskiej coś planuje pan dyrektor, jakieś zmiany? Co roku, nie ukrywajmy, mieszkańcy to również zauważają, dbają więźniowie i pracownicy zakładu o swój zakład, remonty idą non-stop wiosną. Nie wiem, czy w tym roku złożyliśmy wniosek do dyrektora okręgowego o możliwość nadbudowy pawilonu mieszkalnego, bo chcielibyśmy powiększyć oddział terapeutyczny, właściwie zmienić jego lokalizację. Borykamy się z trudnościami lokalowymi, pozwoliłoby nam to na rozluźnienie tego oddziału terapeutycznego. Złożyliśmy wniosek na kwotę 3 milionów 200 tysięcy złotych. Gdyby to się udało, byłaby to inwestycja na okres 2 lat funkcjonowania jednostki. Potrzebna w tym momencie, widać. Myślę, że bardzo potrzebna, tak jak powiedziałem na wstępie, borykamy się z trudnościami lokalowymi, brakuje nam świetlic do terapii dla uzależnionych od alkoholu i to na pewno w dużej mierze nam ułatwi prowadzenie wszelkiego rodzaju oddziaływań terapeutycznych. Dwa zdania na koniec, panie dyrektorze, o gościach. Dzisiaj znamienite osoby odwiedziły Białą Podlaską i pana zakład. Tym bardziej jest nam miło gościć tutaj wicemarszałka pana Dariusza Stefaniuka, pana wicewojewodę Roberta Gmituczuka, pana prezydenta miasta Michała Litwiniuka. Tym bardziej jest mi miło, że zakład karny, funkcjonowanie zakładu karnego znajduje pozytywne odzwierciedlenie w oczach tak znamienitych gości, jakimi są te osoby, które wymieniłem. Na podstawie artykułu 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o służbie więziennej, nadaję z dniem 8 lutego 2019 roku niżej wymienionym osobom odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej. Cichosz Jan, srebrna. Profesor Hemperek Dariusz, brązowa. Chromiak Maria, brązowa. Pułkownik Nastarowicz Tadeusz, brązowa. Podpułkownik Rogowski Wojciech, brązowa. Podpisał? Z upoważnienia ministra sprawiedliwości Patryk Jaki, sekretarz stanu. Funkcjonariuszom odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej. Podporucznik Koziej Marta, złota. Kapitan Głowiński Krzysztof, srebrna. Major Turowska Joanna, srebrna. Chorąży Wołodko Adam, srebrna. Kapitan Foltyn Dariusz, brązowa. Starszy chorąży Jakubowski Mirosław, brązowa. Kapitan Koroński Grzegorz, brązowa. Starszy sierżant sztabowy Kwiatkowski Daniel, brązowa. Kapitan Ślepecka Judyta, brązowa. Porucznik Waszczuk Paweł, brązowa. Dzisiaj Biała Podlaska dostąpiła zaszczytu miasta, w którym to świętuje służba więzienna, stulecie istnienia, polska służba więzienna, służba wojewódzka, województwa lubelskiego, a również przy okazji 120 lat Bielski Zakład Karny. Pan prezydent bierze udział w uroczystościach. Jak te uroczystości ocenia? Czym dla Białej Podlaski jest Zakład Karny, służba więzienna i funkcjonariusze? Zakład Karny w Białej Podlaskiej to przede wszystkim obecność kolejnej służby mundurowej, która pięknie zapisała swoją historię w naszym mieście, której nieprzerwana służba
na rzecz mieszkańców charakteryzuje się oddaniem na bardzo różnych polach, bo oprócz swojej zasadniczej roli, tej, której na co dzień nie dostrzegamy, a jest to trudna, mozolna praca funkcjonariuszy w zakładzie karnym. Nasz zakład karny ze swoimi zasobami angażuje się w cały szereg przedsięwzięć o charakterze historycznym, kulturalnym i sportowym. To także wsparcie bialskich jednostek publicznych, jeżeli chodzi o pracę skazanych, to działania na rzecz czystości naszego miasta, działania dla naszych szkół, przedszkoli i żłobków. W sferze kulturalnej to chociażby angażowanie się we wszystkie uroczystości i podnoszenie ich rangi obecnością i godnością munduru. To pomoc przy za chwilkę w marcu odbywającym się biegu tropem wilczym. To wreszcie, i mam tutaj osobistą satysfakcję, organizacja chociażby charytatywnych super meczy z szkołą trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej, podczas których mamy podziwiać znane nazwiska polskiej piłki nożnej i wspierać lokalne potrzeby poprzez zbiórki. Thank you.
odwęczyć, został wybity z okazji 120-lecia powstania Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Na awersie tego medalu znajduje się front naszej jednostki. Na rewersie jest znak służby więziennej z okazji stulecia powołania naszej formacji. Za docenienie naszej dotychczasowej służby. Pragnę również w tym miejscu podziękować za wiele ciepłych słów kierowanych pod naszym adresem, jak i pogratulować gospodarzom dzisiejszej uroczystości i tak wspaniałej organizacji. Takie dni jak dziś zawsze zapadają w pamięci bez znaczenia, w jakim jest się korpusie. I choć jutro znów przyjdzie nam mierzyć się z trudnościami codziennej służby, myślę, że chwila ta umocni nasze przeświadczenie o właściwej wyborze życiowej drogi zawodowej. Nikt przed nami i nikt po nas tu zebranych nie będzie uczestniczył w tak doniosłej uroczystości lubelskiego więziennictwa. Dziś tu na tej sali jesteśmy wyróżnieni w sposób szczególny. Możemy bowiem świętować stulecie służby i jednocześnie własne wyróżnienia bądź awanse na terenie jednostki, która obchodzi jubileusz 120-lecie. 100 lat służby więziennej. 8 lutego ówczesny naczelnik, późniejszy pierwszy marszałek II Rzeczypospolitej Polskiej, Józef Klemens Piłsudski, podjął bardzo ważną decyzję. Ale to wszystko już wiemy. Znamy tą historię, która jest nam powtarzana, bo jest to dla nas duma. Ale, szanowni państwo, dura lex sed lex. Twarde prawo, ale prawo. Prawo, które jest zapisane, które jest po to stworzone, żeby go przestrzegać. Ci, którzy go nie przestrzegają, mają swoje miejsce w tym kraju. I to jest zakład. Zakład poprawny, często zakład karny. Nowoczesne państwo potrzebuje również nowoczesnych służb. I te służby, które tworzycie na co dzień, pomagają właśnie w budowie naszego mocnego i silnego państwa. I za to misję, którą pełnicie na co dzień, tak jak powiedział pan prezydent Andrzej Duda, bez blasku reflektorów, bez wspaniałych, pięknych kamer, bez pięknych słów i doceniania, ale pełnicie tę służbę bardzo pokornie. Za tę pokorną służbę bardzo serdecznie wam, jako przedstawiciel polskiego parlamentu, polskiego Sejmu, bardzo serdecznie wam dziękuję. I dziękuję również za te 120 lat istnienia Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, ale również za to stulecie więziennictwa w Polsce. To jest historia, historia, która buduje naszą przyszłość. Historia, na której się opieramy, historia, która tworzy dzisiejsze dzieje, która pozwala nam budować Rzeczpospolitą dzisiejszą. Drodzy funkcjonariusze Służby Więziennej, to bardzo miłe wyróżnienie, że Biała Podlaska ma okazję gościć was w dniu obchodów tak zaszczytnego jubileuszu, stulecia Służby Więziennej, 120-lecia
Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Jego zaborcza jeszcze historia przypomina nam o trudach walki o niepodległość naszego kraju, a jesteśmy raptem w roku następującym po stuleciu odzyskania niepodległości. Nawiązuje do tego znakomitego faktu, chcąc wskazać, jak istotną rolę służba więzienna pełni w naszym kraju. Dla samej Białej Podlaskiej jest to przede wszystkim zaszczyt i honor, że wśród służb funkcjonujących w naszym mieście znajdują się i wasze mundury. Ja też mam piękne, osobiste skojarzenia. Jako prezydent miasta, o czym pięknie mówił mój dostojny poprzednik, ale także jako mieszkaniec. Obok tych wszystkich przedsięwzięć, którymi tak pięknie zaznaczacie swoją obecność w Białej Podlaskiej, którymi tak służycie godnie, szczerze i z poświęceniem mieszkańcom swojego miasta, są też i te o charakterze kulturalnym, sportowym. Patrzę z satysfakcją na pana dyrektora od wielu lat wspólnie ze Szkołą Trenerów PZPN, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu Służby Więziennej. Jesteśmy organizatorami chociażby supermeczu charytatywnego, który daje radość kibicowania i podziwiania gwiazd polskiej piłki nożnej, ale także, a może przede wszystkim, wspomaga najbardziej potrzebujące środowiska w naszym mieście. Thank you.